zapewnić ich odbiór. Ja nie rozumiem z tym pani burmistrzu w tym momencie, bo taki siedem kosztuje kupę pieniędzy i taki zwykły pan Kowalski, według tego, co pan tutaj napisał, będzie musiał wziąć z urzędu, czyli od Alby ten kontener, to będzie musiał niesamowite pieniądze zapłacić za wywóz tych nieczystości. Z wcześniejszym zapisem mógł sobie to dogadać się z firmą, która takie odpady utylizuje bądź odbiera również po cenie rynkowej. I teraz tak, określa się częstotliwość. Odbiór niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszaru zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej, gdzie odbiór niesegregowanych odpadów odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Ja tutaj się zastanawiam, jak pan do tego, bo widziałem różnego rodzaju, proszę państwa, uchwały, przeglądałem uchwały i z reguły były to podzielone nieraz na tereny wiejskie i tereny miejskie, tak? I teraz tak, jeżeli tutaj jest brak według mnie ekwiwalentności świadczeń usługi, bo dlaczego w blokach mają odbiór co tydzień tych odpadów, natomiast domki jednorodzinne mają co 2 tygodnie. Jeżeli jest pan Iksiński, który, pan Kowalski, który produkuje więcej śmieci niż tutaj jest w tym zapisane, musi, słuchajcie, zawieźć to sam osobiście do Golęcinowa na wysypisko śmieci. Dlaczego jeden jest traktowany tak, a drugi inaczej, za tą samą pani burmistrzu usługę? Bo dziwi mnie fakt, bo tutaj pan w tym momencie idzie na skróty. Uderza pan w mieszkańców, we wszystkich mieszkańców, bo dba pan o interes firmy Alby, która wygrała przetarg i żeby tylko koszty, bo to wy zły przetarg ogłosiliście i dalej zły będziecie ogłaszali, bo zapisaliście w budżecie 3 200 000 zł. 3 200 000 jest w budżecie. Tyle, co kosztował nas, proszę, w projekcie. Ale firmy, które startują, proszę państwa, w przetargach, biorą sobie taki uchwałę, sprawdzają, jakie są zapisy, 3 200 000, 3 200 000, czy tam 3 100 000. Małe koszty mają, świadczą usługi co 2 tygodnie, czy tam co ileś, 0. I teraz tak, jeszcze jedno pytanie, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. I teraz powiem państwu tak, firma prywatna z perspektywy, dobra, aha, w Żmigrodzie Dworze na ostatni miesiąc, to jak wpuszczę tędy transport, to mogę odebrać ostatni czwartek i piątek miesiąca. Jest 2 razy, nie rzadziej niż ten? Powinno być to lepiej, w razie czego zapisane co 2 tygodnie, co najmniej raz, nie rzadziej niż 2. Dokładnie powinny być zapisy, jeżeli burmistrz chce uderzyć już mieszkańców, to chociaż minimalizować koszty. Teraz, panie burmistrzu, pozwoli pan, że ja skończę, a ten ty. Nie przerywam. Dobrze. I teraz jeszcze jedna rzecz tutaj. Odpady, było proszę państwa tutaj gdzieś zapisane odpady komunalne. Momencik. To odbiór komunalnych odpadów zielonych. Trawa, liście, drobne gałęzie oraz odpadów biodegradalnych, stałe odpady kuchenne. Odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie wegetacyjnym roślin od 1 kwietnia do 30 listopada. A co będzie później, proszę państwa, nie będą odbierani właśnie tych obierek, tych innych rzeczy? Bo tu się pojawia problem, co z nimi zrobić, bo tutaj jest, że przez pół roku tak naprawdę z tego paragrafu wynika, że nie będzie w ogóle odbiorów.
ewidentnie jest napisane w okresie wegetacyjnym roślin od 1 kwietnia do 30 listopada. Odpady biodegradalne, stałe odpady kuchenne. I mówi się, że przez pół roku będą w jakim czasie i terminie odbierane. Nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy przez miesiąc czasu w mieście Oborniki Śląskiej trzymali takie odpadki, obierki, skorupki, tak? To są zjanie. Przez miesiąc czasu, proszę Państwa, to, bo na terenach wiejskich to sobie wrzucą na kompostownik albo na coś. A niektórzy nie mają w Oborniki kompostowniku i co będą z tego robić? W zimie szczury będą im się lekły? No słuchajcie, to jest niedopracowane według mnie nic. I w tym momencie, jeżeli tak mówimy, to jest pierwszy krok, proszę Państwa, do uchwalenia mieszkańcom Obornik Śląskich wyższej stawki za gorsze świadczenie usług. Jeżeli połączymy te wszystkie uchwały, Panie Burmistrzu, które Pan nam przygotował, to jest później następna uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczeń usług, ale nie, bo to jest ma do tego, Panie Burmistrzu, że pisze Pan, ustala się, iż w zamian za umieszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów. To jest zaprzeczenie tego, co Pan tutaj podaje. Powyżej dwóch wortów każe Pan wozić na wysypisko śmieci. Ja Wam tylko dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Łukaszu, jakby Pan uczestniczył w pracy komisji, to te wszystkie wątpliwości, które tu Pan przedstawił, większość tutaj była dyskutowana i rozwiana. To służy nie podniesieniu stawki dla mieszkańców, tylko obniżeniu. Bo głównym elementem, który jest tutaj generuje stawki, to są ilość kursów. To jest jedna rzecz. Bo my płacimy od ilości tą zebraną. Także nie wydaje mi się tutaj, żebyśmy działali na szkodę gminy. Przetarg, który został rozstrzygnięty, jak Pan wie, na początku kwietnia w stosunku do gmin sąsiednich daje dużo oszczędności za tonę odebranych odpadów, a nie, że płacą mieszkańcy więcej. Gmina Oborniki Śląskie za jedną tonę odpadów zmieszanych płaci w tym momencie 608 zł i 4 grosze za tonę. Rucicy unieważniały kilkakrotnie ten przetarg, 810 zł za tonę. Wyraźny wzrost. Następną rzeczą Żmigru 780. Fakt faktem, że każde gminy przyjmowały różne stawki, różny system odbioru. Może tutaj to się znacząco różnić. Jak radę prosiłem o to, żebyśmy zmienili regulamin, to jest po to, żeby tak jak wtedy, w czerwcu, żeśmy rozstrzygnęli przetarg, i w wyniku przetargu na te pół roku, gdzie było 1800, nie pamiętam, parę złotych, stawka o 200 tysięcy była niższa przetarg. Za pół roku. To jest to, że rozstrzygnęliśmy na początku, żeby się odwołali, bo w momencie, kiedy ten rynek był tak chłonny, bo dużo firm startowało na różne rynki, bo nie można było umów indywidualnie podpisywać z gminą, musieliby startować przetargu. Jak firmy, które już miały zabezpieczony rynek na ten tabor, który posiadały, to w tym momencie rozstrzygnęło i podpisało umowę. Natomiast pozostałe przetargi, które brały udział, tam gdzie nie zostały rozstrzygnięte, jeżeli firma już miała przetrwanie na rynku i wiadomo, że ludzie nie tracą pracy i ten tabor zostanie wykonany, już nie szli do takiego ustępstwa, że obniżali cenę. I żeby tego błędu ponownie nie zrobić, to ten regulamin, który tutaj będzie uchwalony, da nam możliwości ogłoszenia przetargu tak samo dużo, dużo wcześniej. Firma, która wygrała przetarg, jest zobowiązana umową i warunków zamówienia publicznego nie możemy zmienić. To, że my ją uchwalimy, to nie znaczy, że ja albo pójdę na jakiekolwiek ustępstwo w tym zakresie. Chyba, że to będzie z korzyścią dla mieszkańców i będziemy rozmawiali o zmniejszeniu stawek. Ilość worków, która jest dostarczana, proszę Państwa, do gospodarstw domowych, bo przede wszystkim te mają tą selektywną zbiórkę bezpośrednią i workową, jest odbierana dwa razy w miesiącu. Czyli jak Pan przeczyta, to są 4 worki w miesiącu. Na każde gospodarstwo domowe, żeśmy tutaj dyskutowali, że 4 worki w miesiącu na plastiki, papier i tak dalej, to nawet te nie będą wykorzystane. Chodzi o to, że dużo gospodarstw domowych nie robi prawidłowo selektywnej zbiórki odpadów, że nie odkręca butelek, nie zmienia tapetów i w tym momencie jest wystawione 10-15 worków, które de facto ten cały plastik mógłby być tylko w dwóch. I z tego względu, ale nie ma tutaj możliwości takiej, że zabraniamy mieszkańcom dostarczenia do innych punktów, bo zbiorowe punkty są wyznaczone w każdej miejscowości i też w mieście.
Jeżeli to jest minimalna ilość, która przekracza tą wartość, może do zbiorowego punktu ją dostarczyć. A nie musi wjeść na przód. Także to też jest element. Dlaczego worki brązowe? Bo worki brązowe są z innego tworzywa, one podlegają rozkładowi. A w tym momencie, jeżeli są w innym korku, to tego rozkładu nie będzie na biodegradowaniu. Dlatego tutaj. Ale to wszystko było omawiane w środku. Zapis odnośnie bio w okresie zimowym był tłumaczony, że w momencie, kiedy w okresie zimowym jest to odpad zmieszany. Prawie z odpadu zmieszany. Proszę pisać to. Bo jest tak mało tych odpadów, że koszty zbierania tych minimalnych odpadów by były tak wysokie, że znowu przełożyłyby się na opłatę na mieszkanie. Prosiłbym jeszcze ewentualnie szczegółowe pytania o uzupełnienie w mojej wypowiedzi przed panią głosie. Jeżeli chodzi o ten zapis, że gmina odbierze każdą ilość odpadów, to się zgadza. Znaczy my od mieszkańca możemy odebrać każdą ilość odpadów, my ponosimy koszty, ale w przypadku zwiększonej ilości odpadów, kiedy mieszkaniec nie ma odpowiedniej ilości kubów, jest lub ma odpady budowlane, które są to odpady specyficzne i nie występujące we wszystkich nieruchomościach, jest to po prostu chwilowe w danej, na terenie danej nieruchomości takie zapotrzebowanie, wtedy albo za darmo, czyli w kwocie, którą w tej chwili wnosi tutaj na konto gminy, może zawieźć na własny koszt do Przoku takie odpady, czyli do punktu w Kolędzinowie, lub jeżeli nie ma takiej możliwości, zamówić usługę u wykonawcy, lub dowolne osoby, która w tym momencie jest w stanie pomóc mieszkańcowi i wywieźć te odpady na Przok. Ponosi wtedy tylko koszt transportu takich odpadów, a nie koszt zagospodarowania. Czyli to prawda, że gmina każdą ilość odbierze i zapłaci za to. Natomiast jeżeli chodzi o zapis nie rzadziej niż raz w miesiącu lub nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, każdy odbiór i te zapisy dają możliwość tutaj bardziej elastycznego odbioru. To znaczy daty odbioru będą w harmonogramie i mieszkaniec dokładnie będzie wiedział, kiedy co dwa tygodnie przyjedzie wykonawca usługi i odbierze odpady. Natomiast w przypadku zapotrzebowania większego my możemy zlecić wykonawcy usługi dodatkowy wywóz. I w tym momencie ten zapis nie zabrania nam tego w cenie, którą wnosi mieszkaniec. Czyli będzie to dodatkowy transport, który ma już miejsce, ponieważ w tym momencie w przypadku tutaj domów wielorodzinnych, tak, mamy tutaj kilka osiedli i w Pęgowie, już odpady są odbierane dwa razy w tygodniu, gdzie w zapisie, który tutaj był w szczegółowych warunkach CIS, był zapis jeden raz w tygodniu, ze względu na to, że po prostu te odpady zalegały, tych odpadów było bardzo dużo, to nas cały już to odbierał dwa razy w tygodniu. Czyli w tym momencie robi to też częściej niż to jest zapisane. Tutaj, jeżeli chodzi o te ilości worków, to już Pan mógł wyjaśnić, czyli w sumie worków na plastik tęgowarz 4 sztuki na każdą złożoną deklarację. Czyli w przypadku, tak jak omawialiśmy na komisji, w przypadku domów wielorodzinnych, jeżeli jest kilka złożonych deklaracji, to na jedną posesję pochodzi po 8 lub więcej worków z każdej frakcji. Dziękujemy. Jeszcze chciałbym uchwalić na zabudowę wielorodzinną. Wiemy, jak teraz projektanci wykorzystują każdy metr kwadratowy działki. Projektują ją jak najszerzej i jak najwyżej. I w momencie, kiedy projektant projektuje, to wykorzystuje powierzchnię mieszkaniową, którą trzeba sprzedać. I tutaj jest właśnie ta kolizja interesów, tak? Dewelopera, który chce jak najwięcej metrów kwadratowych do sprzedaży mieszkań i naszego zabezpieczenia tutaj gospodarki odpadami. Bo ilość pojemników na tej działce wtedy jest niemożliwa nawet do ustawienia, jeżeli to jest długi blok i ma 400-500 mieszkań. To w tym momencie wyobraźcie sobie Państwo, ile tych pojemników musiało stać po siebie. I przez to właśnie to jest taki ukłon, że ten odbiór będzie częściej. Bo też to zaburzy wizerunek całej nieruchomości, która jest. Bo ona będzie zostawiona kupułami do kogo. Proszę o dwoce, tak?
Tak, odnoszę się to do tego, panie burmistrzu. Nie byłem na komisjach, to nie znaczy, że nie pracowałem. I jestem przygotowany do tego. Natomiast to, że powiedziałem panu, to uważam, że uderza pan. Bo tutaj jest potwierdzenie, chociaż nawet z tymi workami biodegradalnymi, nawet w tym okresie. Dwa worki, tak? Liście i inne rzeczy, każdy z mieszkańców będzie wodził do... tak jest ewidentnie, jest napisane gdzie? Do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wiemy, gdzie to jest w Wolęcinowie. I tu ewidentnie uderza pan po kieszeni mieszkańców, bo ludzie będą musieli zabić to. Kolejki będą, a to będzie się wiązało, że ta uchwała, którą w ogóle robimy, jest beznadziejna, bo ludzie zaczną podrzucać gdzie indziej te odpady. I będą podrzucali, jeden drugiemu będzie, panie burmistrzu, podrzucał te odpady. I dlaczego na przykład, jeżeli mówimy o ekwiwalentności świadczeń w mieście, dlaczego domki jednorodzinne mają mieć rzadziej odbierane śmieci niż na przykład w blokach czy gdziekolwiek? A jeżeli w takim domku mieszka 7 osób i produkują, panie burmistrzu, śmieci i będą musieli co tydzień zawozić osobiście do szoku? Dobrze, jeszcze panie burmistrzu. Panie Łukaszu, wystarczy, że kupią sobie drugi pojemnik i będą mieć dwa pojemniki do odbioru. A nie to, że jeden pojemnik, bo tak jak napisane. To nie ma napisanego regulaminu. Ilość odpadów. Nie jest napisane. Ale jeżeli się tylko odnosi dla przedsiębiorstwa. Jest napisane, ile do jednej osoby. Tak, jaką pojemność ma na rynku. Panie Małgosiu, proszę. Jest napisane w paragrafie 19.6, iż ilość rozwiętość pojemniku musi być dostosowana do ilości wytworzonych odpadów. Czyli w tym momencie, jeżeli mamy 20 litrów tygodniowo, gdzie jest zapis taki w regulaminie dla każdego mieszkańca, no, możemy wyliczyć 40. Ale pani przewodnicząca, mówimy o czymś innym. Jeżeli na przykład idea była całkowicie inna, że wszystkie są śmieci gminne w tym momencie i taki zapis na przykład był w poprzedniej uchwale, że w przypadku częściowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów dopuszcza się gromadzenie odpadów stałych w szczelnie zamkniętych workach. I był taki zapis dobry, porządny dla ludzi w tym momencie, że mogą w tym. A tak ludzie muszą to kupić sobie kubeł i wcale. No tak, ale to nie jest, że zabiorą. Dobrze. Widzę, że uchwały jeszcze muszą być przedyskutowane w komisjach, także wycofuję 4 uchwały początkowe z porządku obrad. Spotkamy się jeszcze, popracujemy. Te uwagi, które pan Łukasz wniósł, prosiłbym tylko, żebyśmy się spotkali jeszcze przed uchwalaniem budżetu, żeby te uchwały były podjęte jeszcze w miesiącu grudniu, że powoli w publikacji, żebyśmy w styczniu ewentualnie po tamtym przerobieniu mogli ogłosić przerwę. Jasne. Panie mecenasie, czy propozycja pana burmistrza dotycząca 4 projektów uchwał w tej wersji przekazana może być wprowadzona w tym momencie w taki sposób? Tak, może być, tak? Na każdym etapie, tak? Może być wycofana? Tak. Czyli co 10 rozwiązań? Nie musimy przygotować. Nie, nie. W takim razie, proszę państwa, stwierdzam, że zrealizowaliśmy punkt 4 dotyczący podjęcia uchwał. Przystępujemy do punktu 5. Są to informacje przewodniczącego rady. Proszę państwa, wpłynęło do biura rady, na razie przewodniczącego, kilka pism. Państwo pozwólcie, że ja państwa z nimi zapoznam. Przynajmniej z tymi najważniejszymi. Tak? Pierwsze pismo jest mieszkańców z ulicy Reja w Obornikach Śląskich do pana przewodniczącego. Szanowny panie przewodniczący, zwracamy się z pilną prośbą do pana, a za pana pośrednictwem do Rady Miejskiej Gminy w Obornikach Śląskich o zainteresowanie się bezczynnością kierownictwa Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy w sprawie prośby o zamontowanie oprawy oświetleniowej zatoki służącej do zawracania pojazdów znajdującej się na zakończeniu ulicy Reja. Ulica ta nie posiada przejazdu, dlatego na końcu tej ulicy jest utworzony plac manewrowy o powierzchni około 80 m kwadratowych. W czasie przebudowy tej ulicy w 2010 roku i przed położeniem kostki brukowej
położono i wyprowadzono przewód energetyczny na betonowym postumencie, na którym ma być przykręcony słup z oprawą oświetleniową. Pomimo wielu próśb i interwencji pisemnych i ustnych mieszkańców tej ulicy, ostatnie pismo z 21 października 2013 roku, to w dalszym ciągu to kolizyjne miejsce dla użytkowników tej drogi nie jest oświetlone. Faktem jest, iż urząd od 3 lat składa obietnice, a nawet zapewnienia o potrzebie doświetlenia tego niebezpiecznego odcinka ulicy. Lecz zapewnienia te nie mają odniesienia w realizacji. Chcę nadmienić, iż ulica Reja po przebudowie została przedłużona o 15 metrów, gdzie następnie, jak już wspomniano, utworzono miejsce do zawracania pojazdów. Położony pod nawierzchnią gruntu i wystawiony przewód energetyczny w tym miejscu, jak pokazuje zdjęcie, zdjęcie jest integralną częścią do tego pisma, jak nas poinformowano, jest pod napięciem, a to zagraża bezpieczeństwu ludzi, głównie dzieciom. Ponadto zamontowane i wystawione 4 śruby na betonowym postumencie również pojazdom i innym uczestnikom ruchu. Uszkodzenia pojazdów o różnym charakterze wielokrotnie już miały miejsca. Nie możemy zrozumieć uzasadnienia gminy o potrzebie wykonania projektu dla zamocowania tej jednej lampy, kiedy w trakcie przebudowy tej ulicy taki projekt został sporządzony, a inwestycja została odebrana. Nie przekonuje nas też i takie uzasadnienie mówiące o braku środków na opłatę prądu za oświetlenie tego miejsca. Warto nadmienić, iż możemy wskazać wiele miejsc, a nawet terenów oświetlonych bez racjonalnego, a nawet logicznego uzasadnienia. Również i obszary prywatne za pieniądze podatników. Z uwagi na to, że od 3 lat nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi o realizacji doświetlenia tej zatoki, wystąpienie o pomoc do Miejskiej Rady w Górnikach Śląskich stało się konieczne i nieodzowne. Panie burmistrzu, ja mam prośbę, że pismo panu przekażę, dobrze, żeby sprawa się...